Today's job is just for relaxation, boys. There's an import firm that brings in lots of luxury goods from around the world. Yesterday, another boatload of goods came into the harbor, and I have a taste for a few of the items on the list. What do they got that we don't have, sir? Well, I haven't smoked a decent cigar in a long time, and they have almost a ton of them. Cigars? Yeah, cigars. Something strange about that? Customers in our nightclubs are interested in good quality cigars, but they're expensive and difficult to get. If we manage to get a truck full of the best cigars, we could make as much money as we would off a bank job. What? Oh, my God. Just bring me a truckload. Paulie, explain it to them. Okay. It's like this. Paulie, what the hell is going on? How the hell would I know, Tommy? Rather just nab a truck full of expensive cigars. The Don wants them and it makes us money. So it's up to us to get them. It just seems a bit small time for him. Forget about it, Tom. The cigars we gotta steal are packed in crates at the harbor. We need to get them to a truck and leave the harbor. But first, we have to get in. How do we do that? There's a tougher guard at the harbor now than when Morello was around. Exactly. Brute force won't work. So we're gonna play this one cool. We'll just nab one of the trucks while they're moving goods around the city. Their trucks have signs on them that say Atlantic Import. We'll wait for one to come out of the harbor, follow it to a nice quiet place with no cops, then block its path. A few shots into the air or to get the driver out. Once we take his papers, one of us can get into the harbor. So we're gonna kill the poor bastard? Nah, it's too much hassle. So long as we get him out and get everything he's got on him. You'll take the truck to the harbor, Tommy. Load it up with the crates of cigars, then we'll meet at the agreed place. I'll load them up alone, unload them alone, and then maybe I'll smoke a few. So what are you gonna do? We'll wait a little away from the harbor at the agreed place. If somebody starts tailing you, we'll deal with them. Then you take the truck to the handoff point. Yeah, right. How will I recognize these crates? We'll have a sign on that says Scorsese Import-Export. And the agreed place? We'll go there and I'll show you. Yeah. First we'll go there, and then we'll get the truck. So let's go. Hej, cześć, siemano. Z tej strony Lakemer. Witajcie w kolejnym odcinku z Mafii. Tak, i jak już wiecie, wczoraj dodałem wam odcinek. Tak, okej, dobra, wszystko już wiemy. Wczoraj dodałem odcinek, w którym pokazałem wam drugie zakończenie jednej misji. A dokładniej... Jaka to była misja? Była to misja z Morello, ale wiecie, nie pamiętam tytułu. Okej, mamy tutaj jakiegoś brzydala. No i nasz samochód, który zamieniłem, tak jak mówiłem, że zamienię. Nie, czekajcie chwilę, moment. Gdzie on jest? To jest ten, czerwony. Trochę się tu zmieniło. Dobra, idziemy po bronie, panowie. No ale... Dobrze wiecie, o co chodzi. Drugie zakończenie tej jednej misji jest z Morello i bardzo dobrze wyszło moim zdaniem. A teraz zajmijmy się misją. Hey boy, so what'll it be? Get Tom here a bat and a gun and get us two Thompsons. Okay. Yeah, thanks. No, Poli jak widać zadowolony, że dostał Tomisława. A ja wezmę ten poczciwy kijaszek i baseballa. Schowajmy sobie. Idźcie, panowie, szybciej. Boże, jak wy zamulacie. Hello. Hey there, boys. I have something here for you. Something special today. Yeah, I like it. Looks pretty good. You can get into it this way. Pyk, pyk, pyk i otwarte.
Yes. Okay, we can do that. Thanks, Ralphie. Hey, it's nothing. No dobra, wsiadamy. No i pojedziemy w te uzgodnione miejsce, tak więc. Panowie, ładować się do samochodu. Ale wszyscy. Nie tak jak w jednej misji, kogoś nie wziąłem. Boże, którędy ty pobiegłeś? No to co? To jedziemy w wyznaczone miejsce w takim razie. No dobra, słuchajcie, dojeżdżamy już na miejsce, jak widzicie. Muszę powiedzieć, że samochód zbiera się, no, całkiem ładnie. Ale najpierw wjedźmy sobie tutaj. Pasi? No, jesteśmy na miejscu. Okej, okej, right here. This is perfect. Since we're here, I want to ask you about something. What's on your mind? Well, I got this idea. I might need you to do a little job with me. Oh, yeah? What's the deal? Well, it's a big deal, actually. I can't manage it alone. You're my good buddies. We know each other, you know? And Salieri? He know about this? Nah. He doesn't, and he doesn't need to know. He's already got enough money. So, what's it all about? Well, I was checking out this bank. What? What? Cool it. It's okay. This bank isn't too secure. It's just a little joint. At the end of the month, they always have a big pile of money in the safe. We'd be pretty loaded if we pulled it off. Or we'd all be dead. What's the matter with you? Besides, we got plenty of money. Bull, we ain't doing bad, but we sure aren't loaded. Salieri ain't a bad boss, but once in a while I like to make some decent dough on the side. Not some tiny share. I'm not sure it's such a great plan, Paulie. What do you say, Sam? Count me out. The family's pretty important to me. Yeah, right. You're probably right. Forget about it. I was just thinking out loud. Okay, good. Okay, I think it's time. I'll go get ready. I'll be back in a while. Tom, let's get to the harbor. Dobra, to jedziemy do portu. Port jest gdzieś tu niedaleko. No, prawie niedaleko. Odpalmy machinę w takim razie. Mam nadzieję, że w dobrą stronę skręcam. Ale się ślizga ten samochód. No dobra, no... Powiedzmy, że do portu mamy prostą drogę. O, policjant znowu. Oczywiście znowu chce się ze mną ścigać. No raczej na piechotę, kolego, to ty mnie nie dogonisz. A posiłków nie masz. Niestety. No i znowu prosta trasa przed nami. Okej, jeszcze tutaj dołem. I w sumie już jesteśmy. Nawet już gazu nie trzymam. Okej. Now, wait here for a truck and then follow it. We'll overtake it in a safe spot and take what we need. Dobra, znam... Oj, wyłączyłem silnik. Znam całkiem ciekawy patent, jak przejść tamto miejsce. Powiem wam, o co chodzi, jak już będziemy mieli ciężarówkę, tak więc nie ma z tym problemu. Bardziej zastanawiam się nad tym, czy to mi się uda za pierwszym razem. Jeśli nie, no to będę do skutku powtarzał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra. Pojedźmy zatem za tą ciężarówką. Ona jedzie dziś tutaj na sam koniec tej prostej drogi, tak więc my po prostu sobie tutaj porozmawiamy z tym panem. Leave me alone! Get him! We gotta get those papers! Give us your papers and nothing will happen to you. I didn't do none of you! Tom! It wasn't necessary. Nie musiałem, ale potrzebowałem. Good luck, Tom. No dobra, wystrzelaj się.
Okej. No i teraz musimy po prostu wyrzucić te kartony wszystkie z ciężarówki. Ale żeby to zrobić, oczywiście mógłbyś przestać mnie blokować. No dobra, jakoś sobie poradziłem. Pojedźmy sobie zatem tu gdzieś na lewo, opróżnij ciężarówkę i zaraz się tutaj słyszymy ponownie. Okej, jak widzicie, skrzynie już opróżnione, a raczej ciężarówka opróżniona, skrzyń nie ma. Tak więc jedziemy do tego portu. No wybacz kolego, że musiałem cię zastrzelić. Mogłeś oddać papiery po dobrocie, ewentualnie umrzeć od jednego strzału. No i dobra, wjeżdżamy do portu i zaraz wam powiem, na czym polega mój mały patencik. Stop right there. Show me your license. All right, you can go. Okay. Okay. Mamy ukraść wszystkie skrzynie z napisem jakimś tam. I teraz już wam pokazuję, jaki jest mój patent na tę misję. Tak, wiecie, metoda prób i błędów, aż w końcu się udało. Mianowicie... Oj, wyłączyłem silnik znowu. No, odpalaj. Jeśli zabijemy tych oto kolesi oraz tamtych, po prostu ich rozjeżdżając, tak wiecie, na hura, czyli trójeczkami, jest opcja, że... Znaczy jest opcja. Na pewno jak już będziemy stąd wyjeżdżać, oni nie będą nas gonić, ponieważ będą trupami. Tak więc, wiecie... spróbować można, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i mamy przekichane. Ponieważ ciężarówka musi być cała, ona zaraz nam tutaj pójdzie z dymem. Jeszcze lepiej, wywróciła się na bok. No okej, słuchajcie, załatwiłem ich. Jakoś tam mi się udało, bez strzelania oczywiście. No i tak, nie mamy mapy, gdzie mam jechać. Zapewne mam jechać przed siebie. Zobaczcie, tu jest koleś jeszcze jeden. Z Thompsonem i wypadałoby się go pozbyć. Tylko dlatego, że no, nie oszukujmy się, ale Thompson jest troszkę OP w stosunku do pojazdów. Tak więc postaramy się go załatwić. Dobra. Teraz tak, na czym polega w ogóle misja? Misja polega na tym, abyśmy wjechali sobie gdzieś tutaj, nie wiem teraz gdzie. Czy to tutaj? Tak. I wiecie co, ja bym jeszcze sobie tego pana tutaj rozjechał. O! Tutaj będziemy musieli podejść, to jest pewne, ale najpierw zajmijmy się tym kolesiem. Dzień dobry. Ręczny. Tutaj też weźmy ręczny trochę. Mam nadzieję, że nie mówią o mnie tutaj nic. Dobra. Wysiądźmy. No i teraz... Dokładnie. Mamy nasze skrzynie. Ale... Musimy coś zrobić najpierw dla niego. Ho! Nie ma głosu. Yes, chief. Dobra. Nie wiem, czy przeczytaliście. Musimy przenieść skrzynię stąd.
tutaj. Tutaj do tego pomieszczenia. Halo. Mam nadzieję, że mi pomożecie. No dobra, wiecie co? Przez moje rozjeżdżanie muszę sam to zrobić, tak więc widzimy się, jak już poprzenoszę te stertę pudeł sam. No dobra, słuchajcie, niosę ostatnią skrzynię, 20 skrzyń. Fine, but you threw them here like trash. Okej, okay. Teleportował się. Ci dwaj oczywiście mi nie pomogli. Dźwigałem te skrzynie sam. Kręgosłup mi prawie nie pękł. Dźwigałem je ponad 5 minut. Czujecie to? Okej, okay, tu mamy jeszcze jednego kolesia. Mam nadzieję, że się nie przyczepi. No i bierzemy swoje skrzynie. Okej, okay, trochę nam i rzucało. Ale w efekcie weszliśmy na ten samochód. Możliwe, że trochę krzywo zaparkowałem, ale to chyba nie jest problem. Możemy sobie oczywiście teraz bezpiecznie ładować te skrzynie, nikt nam tu nie przyjdzie, nie ma z tym żadnego problemu. Bynajmniej mam taką nadzieję. No i dobra, ja to przyspieszę, jak tutaj ładuję te skrzynie i się widzimy, słyszymy w sumie za moment. No i dobra, idziemy. Ostatnia skrzynia. I trzeba wyjechać z portu. Tak więc... mam nadzieję, że nie zabraknie mi benzyny, bo nie wiem, czy widzicie, ale mam jej bardzo mało. I teraz zobaczycie, czemu rozjechałem tamtych właśnie oto kolesi. Zresztą zobaczcie sami. Stop right there. Show me a license. No dokładnie. Nie ma tego na liście przewozowej. I trzeba po prostu... O, mamy całą benzynę. Super. No to dobra, już się o nic nie martwię. No i tak, niby mam policję na ogonie, ale wiadomo, policja taka gwizdkowa to nam może gwizdać. I nic im to nie da. Zwolnijmy na chwilę tylko. No i dobra, jedziemy dalej. Oni są, no, bardzo blisko nas. Ale to nie jest problem, ponieważ dojeżdżamy do ustalonego miejsca przez Sama i Poliego. I wystarczy, że się tutaj wciśniemy zaraz w alejkę. Tylko, żebym jej nie pominął. Alejka jest dokładnie tutaj. Ładnie. Są mi nasi koledzy. No i okej, załatwione. Sam's going to get Salieri. Us two will take the truck to the warehouse. We'll meet there in a little while. Okej. I teraz zrobimy coś innego niż zawsze. Zawsze robię wam super cięcie. A teraz zrobimy sobie po prostu przyspieszoną jazdę. Ponieważ będzie to długa jazda. Tak więc zabieram was w magiczną przejażdżkę. Today was just great. While you two messed around, I carried at least a ton of crates surrounded by guys with guns. Somebody had to do it, and you're the youngest. Sam always has the bright ideas. Oh, so it's Sam. Next time, you can unload the truck. I ain't touching another crate. But we'll see about that.
Okej, słuchajcie, zaczynamy już być coraz bliżej i teraz mały tip dla was. Tutaj nie hamujcie ręcznym, tutaj zahamujcie po prostu wciskając wsteczny. I jeszcze mam dla was ciekawostkę, mam nadzieję, że tutaj to widać. Chyba, że jest to tylko w trybie jazdy ekstremalnej, zaraz sprawdzimy. O, dokładnie, jest to tylko w trybie jazdy ekstremalnej. Czy to jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce. To ja wam kiedyś pokażę. Tutaj w miejscu tej nasie, tam, tu gdzie jest ta góra, po prostu jest coś ciekawego. No, mimo że... Ja tam pewnie dodam jakieś materiały na kanał z jazdy ekstremalnej. Nie liczcie na jakąś pełną serię wszystkich misji i tak dalej. Ale coś tam na pewno dodam. A tymczasem dojeżdżamy na miejsce. Sprawdźmy. O co tutaj tak naprawdę chodziło? Ej, jakieś skrzynki zgubili po drodze. A dobra. Sprawdźmy, o co tutaj chodzi. Perfect, we did it. Good. Now we can finally see what's inside these crates. Good idea. Hope it didn't get damaged on the way. A few of them fell off. The cigars are smashed up. Well, it ain't so bad. This one's just bent, so we'll straighten it out. Damn! I messed that up. What the hell are you doing? What? I dropped a few things, nothing big. Hey, Box, what do you got inside? Christ! Tom, you ain't gonna believe this! What is it? What's inside those boxes? Damn, are you thinking what I'm thinking? Well, they don't look like cigars. And it's definitely not rock candy. Those are diamonds, and a hell of a lot of them. What if they're just phonies? You know, they exchange cigars for mirrors, props, beads, stuff like that. I think only Columbus got away with that. These look like diamonds, Tom. There's a hell of a lot of them. I knew Salieri wouldn't risk so much for some damn cigars. Well, it looks like you were right. What do you want to do? Should we take them? What? You think we'd get away with it? Well, we could say that some crates got lost in the chase. Or... You can forget that. That's bullshit. Put them back where you found them. I don't want to end up with a hole in my head. If we just took one or two each. I mean, there's so many. Paulie. Okay, okay, I'll put them back. What if Salieri doesn't even know about them? I think we can easily find out if he knows. How? Sam's bringing him here right now. Come, we'll see firsthand if he knows. Bravo, boys, you did it. You got a well-deserved bonus coming your way. Ah, one crate got broke, but it's nothing. Looks like these ones at the back are okay. Bravo, bravo. Boss, should we unload the crates and put the cigars into the warehouse? No, not yet. Anyway, why should you do it? I can get someone else. You want to work at my warehouse, too? Now, go take it real easy, boys. Good work. To by było na tyle. Huh? I'll stop by tomorrow and we can talk about that little deal you mentioned. Yeah. Okay. Tak więc trzymajcie się. Pa, pa.